Hej, cześć, witajcie, z tej strony Edziu, a to kolejny odcinek Skórnika od Zera. Pomiędzy odcinkami tylko troszkę pogrubiłem daszek, także nie zdziwcie się, że wasz projekt może wyglądać inaczej, jeżeli robiliście kropka w kropkę. No teraz byśmy musieli stworzyć takie jakby grządki dla kur, coś takiego. No, te takie boczne rzeczy tutaj. Widzicie na ekranie, o co mi chodzi. I teraz do stworzenia tego potrzebujemy naszego ukochanego cube'a. Więc Shift A i Cube. Ustawiamy sobie delikwenta, włączamy sobie magnesik, pamiętamy, ustawiamy na te dwie kreski, czyli edge, i sobie to przeciągamy, żeby pasowało, ładnie się przykleiło tutaj. Dodatkowo przesuwamy go gdzieś, myślę, jak to mogło wyglądać, no coś koło tego wydaje mi się, żeby też nasze kurki za bardzo nie kopsały, to może ciupkę niżej. Teraz trzeba to troszeczkę dostosować, bo do takiej grządki to nie potrzebujemy. Więc tu robimy sobie te 2,5 cm. Bo skoro wszędzie tak jest, no to tak zostawmy. Teraz zmniejszamy sobie to. Na myśle takie 0,7. O, zapomniałem magnesu wyłączyć. I teraz przesuwamy, aż zobaczymy 0,7. O, teraz zrówno. I mamy coś takiego, taką naszą podstawę, bym powiedział. No i co? No teraz by się przydało jednak jakieś tutaj ścianki dodać. Więc sobie stawiamy kolejnego cube'a. Albo też możemy w sumie sobie to z... nie A, tylko L. I robimy Shift D. Robimy RX90. Włączamy sobie magnes z powrotem. To sobie przesuwamy tak, żeby nam chwyciło. No dalej, chwytaj. Mamy to przyssane. Miejmy nadzieję, że jest równo. Nawet jeśli nie, no to już są takie detale, że tego nie będzie widać na pewno. Myślę, że 0,7 metra to jest dość sporo. Bo tam, jak pamiętacie, oczywiście ze zdjęcia, jak nie pamiętacie, macie teraz na ekranie pokazane, o co mi chodzi. To jest taki jeszcze spad, więc jak to ma tutaj zajść, to być najniższy punkt. Nie wiem, jakie wymiary ma kura, w sumie, a już tym bardziej w farmingu. Więc myślę, że takie, zrobimy takie bezpieczne pół metra i to jest maksymalna wartość tego najniższego poziomu. Tutaj nie budujemy ścianki, bo wiadomo, tu muszą wchodzić te kury jakoś, więc no to nie będzie istotne. Ale zawczasu musimy sobie dobudować tutaj te grządki, tudzież boksy, jak zwał, tak zwał. Więc też to uczynię. I są to po prostu takie ścianki tutaj jakby. Na zdjęciu widzimy, że tych ścianek jest jakoś tak około 5. Standardowy, znany temat, Shift A, kolejny cube. Przeskalujmy go sobie w ogóle od razu. No i będziemy robić taki. Niech nam się tu pojawi delikwent. To go pozmniejszamy troszeczkę. Te grządki sięgają tak pi razy oko do połowy. No, tylko może bez magnesu. A w sumie jak wiemy, że to jest 0,7 ma ścianka, no to później zrobimy na to. Dzieląc na pół, to robimy 0,35. To zaraz się to ogarnie. Więc magnes wracaj. Cyk. Tu nam wystaje, więc też sobie to zmniejszymy. Powiedzmy do tego poziomu. Krótsze wydają, to zaraz, chociaż nie, w sumie jak tu będzie wydrążone, to będzie pasować. Więc jeszcze tylko tu sobie poprawimy. Myślę, że trzymajmy się naszej wartości 2,5 cm. Myślę, że to będzie najlepsza opcja w tym wszystkim. Żeby tak zachować jakąś spójność i skalę w tym wszystkim, no nie? I teraz dajemy sobie wysokość 0,35. 3,5. No tak, bo skos to będzie wyżej. Chociaż nie, to jest troszeczkę niżej, wydaje mi się. Więc dobra, zróbmy na... Więc dobra, zróbmy to trochę jeszcze niżej. Żeby ten pół miał ręce i nogi, i zróbmy to na 0,25, bo wydaje mi się, że ja się pomyliłem. To jest bardziej w połowie tylnej ścianki.
Więc tak też zróbmy. No, czym problem, żeby to sobie poprawić? I mamy coś takiego, czyli taką naszą alagrządkę. One z przodu... Coś tu mają, takie ozdobniki. Ale zobaczymy, może teksturą nam się uda, jak nie, to poprawimy to jakoś inaczej. Dobra, nieważne. Nieistotne. To sobie zaznaczamy L-ką. Tu będzie ściana. Może właśnie, doróbmy tą ścianę jeszcze. Szybciuteńko. Shift-D. Odpuszczamy. Dajemy magnesik. Cyk. 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 I robimy tą ściankę na 0,7. No, halo, może bez magnesa, zróbmy to. 0,7, czyli to już nasz wartość, którą mamy przyjąć tą górną. No bo wiadomo, że dolną sobie zaraz dostosujemy. I zobaczymy, czy ja w ogóle dobrze pomyślałem nad tym. Czy ten spad nie będzie zbyt wielki, bo o tym w ogóle nie pomyślałem. Dobra, sprawdźmy to. Bo może jednak stosunek spadu będzie troszeczkę za wielki. O, teraz mógłby magnes wrócić akurat. I co by na to? Chyba trochę za dużo. A jakbyśmy zrobili do 0,6? To jakby to wyglądało? Bo tak wiecie, zależy na tym, żeby to było w miarę jeszcze logicznie. Dobra, przy 0,6 pasuje. To zmieniamy troszeczkę projekt. Znaczy założenia początkowe, bym tak powiedział. I robimy sobie to troszeczkę inaczej. I zrobimy na jednak wysokość tą... Tą wyższy punkt będzie jednak miał 0,6. To będzie o wiele lepiej wyglądać. Bo ten spad, jak na moje oko, nie będzie aż taki ostry. Chyba siadło. Tak, jest 0,6. Dobra. I teraz sobie to wykrzywiamy. Czyli zmieniamy na krawędzie. Tak, to chyba były krawędzie. I sobie to dostosowujemy tak, jak potrzebujemy. W naszym przypadku sobie to przyklejamy do tego. No dalej, przyklej się. O. I teraz zasada standardowa. Wracamy do ścianek. Zaznaczamy jedną z nich, klikamy L z kursorem na tym elemencie, który nas interesuje. Robimy Shift D. I sobie to kopiujemy tutaj, elegancko ustawiamy. I już mamy taką prawie dobrą grządkę. Znaczy, ten nasz jakby, ten, no tak, grządkę chyba w zasadzie. No dobra, no ale mamy za mało tych rzeczy, więc sobie zaznaczamy całość. Klikamy Shift D. I zróbmy na co 0,4 metra. Czyli w tym przypadku G minus X kropka 4. Cyk. Czyli D G minus X. Kurde, źle. G minus X kropka 4. Czy wyszło idealnie? Nie jestem pewien. Myślę, że kurakom to nie zrobi większego problemu raczej. I w tym momencie myślę, że już jedyne, co nam pozostało, przynajmniej na to chwilę, to zrobić sobie taki elegancki daszek. A daszek możemy też, jak zwykle, zrobić to jakimś sposobem. No wiadomo, każdy informatyk patrzy, żeby jak najmniej tak sobie ułatwić życie, żeby jak najmniej trzeba było robić. Więc też tak zróbmy. I wtedy możemy sobie to zrobić w sposób następujący. Kliknąć sobie E, podsunąć trochę do góry na tyle, ile potrzebujemy. Myślę, że 2,5 będzie idealne. I teraz możemy sobie to dowolnie przeciągać. Albo jednak nie. Musimy jeszcze raz sobie E kliknąć i wtedy zacznie nam się ładnie rozwijać. A ta ścianka, która nam się utworzyła, i tak się nam przyda za chwilę. Więc to też nie jest problem. I drugą taką wręcz będziemy dorabiać nawet na siłę. Teraz sobie zaznaczamy to. Robimy E.
i na pewno się uda. Tylko może bez magnesu. I myślę, że takie już 10 to za dużo, to przeginka, ale 7 myślę, że będzie dosyć dobrym pomysłem. I tu już możemy normalnie sobie chyba przeciągnąć, bo ta akurat ścianka nie jest z tamtym złączona. Tylko, że ile to miało? Można tak zrobić też 0,7. Aha, ale tu kurczę, dopiero teraz się kapnąłem, że ja zrobiłem równo z tym, a to nie powinno tak być. Ojeny. Dobra, to szybko to poprawmy. E minus x. 2. Coś takiego? To dużo. E minus x. 1. O, teraz to ma w miarę sensu. Tylko to teraz muszę cofnąć. Z magnesikiem sobie to wyrównamy. I teraz doliczamy sobie 7 cm do tego, co tu było. Czyli mniej więcej taki temacik. Z drugiej strony robimy raczej to samo. Nie, tu już musimy ekstrudować, bo tu jest ta ścianka ekstrudowana. Czyli E. I wyciągamy sobie to o 7 cm. O, tak mniej więcej. I w tym momencie jeszcze sobie zróbmy L, H. No i te grządki w miarę są. I to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć!